dniu dzisiejszym uruchomiliśmy nową odsłonę strony wejherowo.pl, strony, która można powiedzieć już funkcjonuje od ponad 12 lat, ale postanowiliśmy połączyć stronę multimedialną Zobacz Wejherowo ze stroną właśnie miasta, gdzie zamieszczaliśmy serwis informacyjny, w jedną stronę promującą miasto. Uruchomiliśmy także tam nowe działy, czy zarządzanie kryzysowe, czy informacje o Piaśnicy, czy też informacje o tym, co media napisały o Wejherowie. Będziemy wprowadzać systematycznie kolejne, na przykład Straż Miejska, informacje o Kaszubach będziemy chcieli zamieścić. Uruchomiliśmy także profil miasta na Facebooku. Mamy także kanały na YouTubie i na Vimeo, czyli staramy się wykorzystać te w zasadzie darmowe narzędzia promocji. Materiały filmowe, które były dotychczas zamieszczane na stronie Zobacz Wejherowo, one również będą teraz na stronie Wejherowo. Informacja będzie posiadała zarówno zdjęcie, materiał filmowy, jak i tekst, także myślę, że będzie kompleksowo podana dla naszego mieszkańca. Chcemy, żeby ta strona była przede wszystkim przyjazna dla odbiorcy, dla internauty. Chcemy, aby łatwo mógł dotrzeć do informacji, których potrzebuje, czyli zarówno informacje o wydarzeniach, które w Wejherowie są realizowane, o inwestycjach, które z budżetu miasta są tutaj prowadzone, ale także informacje dla turysty, dla inwestora. Internet to dzisiaj najpotężniejsze medium komunikacyjne. I zarówno do mieszkańców, gdzie dla miasta na pewno to jest jeden z najważniejszych celów, żeby ułatwić ten poziom komunikacyjny, żeby ułatwić dostęp do informacji, czyli satysfakcję mieszkańców poprzez właśnie szybką możliwość zdobywania informacji, informowania, dzielenia się nią, a z drugiej strony prezentację wizerunkową w szerokim gronie turystów, promocję marki, bo przecież przez Wejherowo przejeżdża miliony turystów rocznie udających się nad morze, wybierających się do Trójmiasta i okolic. Dlaczego nie mają się zatrzymać właśnie tutaj, zrobić przystanku i zobaczyć, odkryć Wejherowo, zobaczyć Wejherowo jak w waszym haśle promocyjnym i zobaczyć jakość miasta. Chcemy przyciągnąć tutaj do naszego miasta gości, turystów. Myślę, że mamy się czym pochwalić. Wejherowo jest pięknym miastem. Mamy znakomicie odrestaurowany park miejski, mamy stare zabytkowe miasto, mamy odnowioną Kalwarię wejherowską i myślę, że tym możemy zachęcać tutaj zarówno internautów do oglądania, jak i potencjalnych turystów do przyjazdu. Istotną sprawą jest partnerstwo targów turystycznych online, czyli zupełnie nowej inicjatywy internetowej, która na skalę całej tutaj Polski, można powiedzieć, funkcjonuje i dzisiaj już można powiedzieć, że chwali się kilkuset tysiącami wejść w skali miesiąca. I myślę, że to, patrząc na nasz kanał na Vimeo, kiedy dziennie potrafi 500-600 osób obejrzeć krótką prezentację czy film o naszym mieście, myślę, że to jest dobry sposób na pozyskanie internauty, na pokazanie naszego miasta w całej Polsce. Ścisłe partnerstwo, targi turystyczne online i wejherowo.pl, Wejherowo miasto. Jesteśmy przez rok partnerami podczas pierwszej edycji nowego innowacyjnego projektu, jakim jest szeroka promocja w Polsce w internecie, poprzez internet. To taka symbioza, gdzie wszędzie, gdzie promują się targi, tam się promuje Wejherowo. Na wszystkich materiałach promocyjnych, na wszystkich banerach, których jest ponad 50 milionów emitowanych w internecie, ale już niebawem w telewizji ogólnopolskiej. Tam wszędzie będziemy wspierać Wejherowo. Targi tradycyjne to troszkę inny produkt. Tam chodzi o spotkania biznesowe. W promocji do turysty indywidualnego zakres ich jest znacznie mniejszy, dużo bardziej ograniczony. Bo dzisiaj po niecałym miesiącu targów turystycznych w internecie samo Wejherowo zanotowało ponad 20 000 odwiedzin swojej prezentacji. Mnóstwo osób zapoznało się z filmem promocyjnym, który jest bardzo atrakcyjny. A na targach nawet największych w Polsce turystycznych, stacjonarnych 20 000 osób przychodzi podczas całej edycji, a my zanotowaliśmy już ponad 200 000 osób. Jestem przekonany, że to dopiero co największe liczby jeszcze przed nami, bo promocja trwa. internet ma jednak tą moc zasięgu, gdzie możemy zaprezentować w każdej chwili 24 na dobę szerokiemu gronu w każdym momencie, tak? Czyli zasięgowo, jeżeli zależy nam na szerokiej promocji, no chyba jednak internet. wejherowo.pl i nasz profil na Facebooku, także liczymy na wiele wejść. Długo, ale z cierpliwością czekaliśmy na nową witrynę. Warto było czekać, bo dzisiaj ona jest przejrzysta, nowoczesna, ma szereg materiałów multimedialnych, które w promocji turystycznej są niezbędne.